Miłośnikom i młodym pasjonatom muzyki z Kutna nie przyszłoby nigdy do głowy, że nauka w szkole muzycznej może być pozbawiona kontaktu z mentorem. Historia Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Karola Kurpińskiego w Kutnie sięga 1946 roku. Takich czasów jak te nie pamięta nikt. Uczniowie kształcą się w niej na poziomach pierwszego i drugiego stopnia, na wydziałach wokalnym i instrumentalnym. Młodzi muzycy wielokrotnie nagradzani podczas konkursów ogólnopolskich i koncertujący również za granicą, teraz próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości, biorąc udział w zajęciach zdalnych i online. Szkoła nie realizuje jednak głównej misji placówki – koncertowania. Pojawia się też problem z egzaminowaniem uczniów. No tego się nikt nie spodziewał, bo normalnie szkoła od godziny 14 tętni życiem i po prostu aż serce rośnie, a teraz kiedy przyjeżdżam do szkoły, no widzę pustki, naprawdę brakuje uczniów, brakuje tych bezpośrednich jednak spotkań, kontaktów. Pracujemy w tej chwili dzięki też dużemu zaangażowaniu naszych nauczycieli na platformie edukacyjnej zintegrowanej G Suite. Pracujemy tam w oparciu o kalendarz, o również możliwość organizowania zajęć online, czyli takich bezpośrednich zajęć na odległość, ale w rzeczywistym czasie. Obecnie obowiązujące rozporządzenie ministra edukacji narodowej na przykład nie przewiduje organizowania egzaminów końcoworocznych dla uczniów grających na instrumentach i śpiewających, czyli z przedmiotu głównego. Także nauczyciele będą wystawiali oceny na koniec roku. Nie, ja nie mówię o tym, że nie mamy zaufania do pedagogów, ale tak naprawdę wymierne efekty będziemy mogli dopiero ocenić we wrześniu. Nauka śpiewu online to wyzwanie dla uczniów i nauczycieli, które wymaga ogromnej samodyscypliny. Zindywidualizowane podejście do nauczania pozwala stworzyć odpowiednie ćwiczenia, które stymulują i kierują głosem ucznia w spójny sposób. Kształcący się w taki sposób dostrzegają plusy i minusy lekcji online. Teraz nie ma innej możliwości, trzeba jednak realizować ten materiał. To zależy od tego, jakiego rodzaju są to zajęcia, czy praktyczne, czy teoretyczne. Na praktycznych, no to akurat w moim przypadku uczęszczam na zajęcia śpiewu. I wygląda to tak, że po prostu łączę się z moją panią pedagog przez kamerkę internetową i wykonujemy jakby ćwiczenia emisyjne, a resztę pracy wykonuję sama, czyli uczę się utworów, które mam przydzielone. Jeśli chodzi o zajęcia teoretyczne, to jest ich naprawdę dużo, ale wyglądają w sumie podobnie. Na pewno trzeba mieć dużo samodyscypliny, żeby przysiąść samemu z siebie do tych rzeczy wszystkich i zaplanować sobie odpowiednio czas. I no, nikt nie spodziewał się, że tak to będzie wyglądać, dlatego potrzebne jest dużo samozaparcia, żeby cały ten program zrealizować. To zaśpiewamy sobie teraz taką wprawkę. Wawy, wawy, wa. Wawy, wawy, wa. Jeszcze raz spróbuj, troszkę od góry. Jeszcze raz. Wawy, wawy, wa. Dobrze. Wawy, wawy, wa. Jeszcze raz pod żebra. Utrzymaj całość na jednym równym oddechu. Jeszcze raz. Wawy, wawy, wa. Młodzi muzycy szlifują też swoje umiejętności gry na instrumentach w wersji online. Nie zawsze można jednak utrzymać pełną ciszę w domu, by móc ćwiczyć. Pojawiają się też kłopoty techniczne, a artystom brakuje kontaktu z rówieśnikami. Czasem jest to trudne, jak są lekcje online, ponieważ są często opóźnienia, nie słychać właśnie dobrze dźwięku. No jest, chociaż jest też łatwiej w domu. Ja dzwonię do pani albo pani do mnie. Najpierw stroimy skrzypce, pani mi pomaga. Ja gram pani utwory, czasem też wysyłam filmiki pani. Pamiętasz, jak ćwiczyłyśmy synkopy? Tak. Zagraj. Realizacja pasji muzycznych młodych artystów i lekcje w domu wymagają również dyscypliny od ich rodziców. Oczywiście była to nowa sytuacja, z którą należało się zmierzyć. Jeżeli podejdzie się pozytywnie, tak, do takiej nowości, jak do wyzwania,
To można zauważyć sporo plusów, dlatego że dziecko jest dopilnowane, można więcej czasu poświęcić na ćwiczenie, lepiej zaplanować ten czas. Oczywiście nic nie zastąpi takiego bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniem, nawet lekcje online, nawet bezpośredni taki kontakt, tak, przez media, bo wszystko się liczy na lekcji, każdy wyraz twarzy i opóźnienia niestety przeszkadzają. Obecne czasy niewątpliwie sprzyjają kreatywności nauczycieli, którzy, by pokazać postępy uczniów, sięgają po nowe, ciekawe formy wyrazu, jak klipy muzyczne. Taki teledysk muzyczny powstał również w opracowaniu uczniów klasy akordeonu Państwowej Szkoły Muzycznej w Kutnie.